Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Mamy nowy rok 2017, w związku z tym wchodzi wiele nowych regulacji. Jedna, o której chciałbym powiedzieć, dotyczy detalicznej sprzedaży, którą mogą dokonywać rolnicy. Przez wiele lat Polska była w ogonie państw Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rolniczą sprzedaż detaliczną. Trudno powiedzieć dlaczego, wszak przez 8 lat współrządziła partia chłopska, przynajmniej z nazwy. No jednak mieliśmy bardzo poważne ograniczenia, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów podstawowych, wędlin, produktów mleczarskich, czy jakichś nawet weków. To wszystko, co możemy obserwować przede wszystkim w Niemczech, w Austrii, we Włoszech, w wielu krajach Unii Europejskiej, co rolnicy sprzedają u nas, było wiele różnego typu obostrzeń, trzeba było projekty technologiczne specjalne przygotowywać i to zniechęcało rolników. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postanowił to zmienić i od 1 stycznia mamy nowe regulacje, także dodatkowe rozporządzenia, które regulują to szczegółowo. Mówiąc krótko, każdy rolnik, który ma taką ochotę, ma możliwość sprzedawać bez podatku do 20 tysięcy złotych rocznie swoje produkty. Jeżeli chodzi o produkty tam, gdzie mamy mięso, zgłasza to do lekarza weterynarii powiatowego, tam gdzie nie ma mięsa, czyli jest nabiał, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś przetwory, to wtedy zgłasza to do inspekcji sanitarnej. Na prostych zasadach, nie potrzebuje kasy fiskalnej, wystarczy, że będzie prowadził zwykły zeszyt, mniej więcej opisując co, kiedy i za jaką kwotę sprzedał. Natomiast tak jak mówię, do 20 tysięcy złotych może to bez problemu sprzedawać, a powyżej tej kwoty może skorzystać z ryczałtowego podatku w wysokości 2% obrotu. To są bardzo korzystne warunki, zbliżone do tego, co jest w państwach Unii Europejskiej. Pewne przepisy są zresztą, wynikają z regulacji unijnych, które obowiązują od wielu, wielu lat. No to nie były dziwnym trafem u nas ich nie stosowano. Nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, pan minister Jurgiel, tak jak obiecał, te regulacje wprowadził i zachęcamy wszystkich rolników do tego, aby sięgali po te narzędzia. Tak jak powiedziałem, poza tą nową ustawą są także rozporządzenia, które są niezbędne do tego, aby taką działalność prowadzić. Mam nadzieję, że ta sprawa pozwoli wielu polskim rolnikom funkcjonować. Pamiętajmy o tym, że polska wieś to w coraz mniejszym stopniu są rolnicy, szczególnie ci, którzy operują na wielkich obszarach. To są często jakieś rodzinne, małe gospodarstwa, które gdzieś mają przy okazji jakąś krowę, świnkę czy jakieś drzewa owocowe. I mogą, tak jak mówię, dorobić sobie do tej kwoty 20 tysięcy rocznie, czyli blisko 2 tysięcy złotych miesięcznie. Każdy będzie mógł sprzedawać. Zasady higieny oczywiście obowiązują, ale one będą na poziomie zbliżonym do tych zasad higieny, które należy przestrzegać w warunkach domowych. Nic szczególnego, nic nadzwyczajnego więcej wymagać nie będziemy. Znaczy, do tej pory rolnicy, którzy tam stali na rynku, sprzedawali drób, jaja i tak dalej, sprzedawali nielegalnie? Znaczy, to była na trochę innej zasadzie. Były też takie specjalne na sprzedaż, tak zwany MOL, czyli marginalna, ograniczona i to było na trochę innych zasadach, chociaż też często było tak, że te panie, które sprzedawały mleko na przykład, czy jajka, no często było tak, że faktycznie z legalnością tego bywało różnie, teraz to się zmieni, to będzie doprecyzowane i mam nadzieję, że też nikt nie będzie ścigał rolników za to, że coś sprzedają. Oczywiście no, te podstawowe zasady higieny, bo przede wszystkim chodzi o zasady higieny, tu nawet nie chodzi o kwestie skarbowe, ale zasady higieny będą musiały być przestrzegane, ale tak jak mówię, na poziomie takich warunków domowych. Tych spraw, które mamy, nowości, które pojawiają się w nowym roku, jest oczywiście znacznie więcej, będę Państwu systematycznie o tym też opowiadał. Mamy ciężki czas, o tym, jak Państwo wiecie, wielokrotnie mówiłem, szykujemy się do pierwszego posiedzenia Sejmu w nowym roku. Mamy wielką nadzieję, że
będzie ono przebiegać dobrze, bo jest to no, swego rodzaju paradoks, że ludzie, którzy blokują salę sejmową, salę plenarną, mówią, że ci, którzy chcą pracować, a ja chcę pracować, bo zostałem wybrany przez państwa po to, żeby pracować, nie mogę, gdy szukamy rozwiązań alternatywnych, na pewno także trudniejszych dla nas, no to jakieś zarzuty się pojawiają absolutnie nieusprawiedliwione o zachowania opozycji, czyli śpiewów pani Muchy, czy eskapad pana Petrus partyjną koleżanką za granicę, nie komentuję. Myślę, że każdy z nas może to skomentować. Jakieś szczególne plany na ten rok, jeśli chodzi o nasz region? O nasz region? No cóż, no wiele jest spraw, które jakby implementujemy z centralnej rzeczy przede wszystkim i też będę o tym pewnie mówił, o tych reformach, i które robiliśmy w kraju i jak one wyglądają na naszym terenie. Ale z takich rzeczy, do których będziemy chcieli rozmawiać, to pewnie likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach krajowych S11 i S10. Takich kilka punktów jak najszybciej należy zmienić. Zgłaszają się do mnie osoby, ja zresztą mówiłem o tym, że będziemy to robić chociażby Budzyń, chociażby Śmiłowo z naszego powiatu. To są takie miejsca, gdzie to trzeba w pierwszej kolejności zrealizować i mam nadzieję, że Ministerstwo Infrastruktury przychyli się do tego. Jestem po rozmowie z ministrem Schmidtem na ten temat. No i oczywiście w dalszej perspektywie kwestia obwodnicy Piły i Ujścia. W najbliższych tygodniach zostanie przedstawiony nowy harmonogram. Jak Państwo wiecie, poprzedni rząd wpisał w kampanii wyborczej parlamentarnej wszystko, co było możliwe. I oczywiście nie ma na to wszystko środków, ale będziemy starali się tak dostosowywać nasze możliwości, aby ten plan został w jakiejś perspektywie konkretnej zrealizowany. Ja osobiście przypuszczam, że nasze obwodnice będą robione ze środków krajowych, bo środki unijne są ograniczone, ale pieniądze będą. Jest także ciekawy pomysł, no nie chciałem uprzedzać faktów, ale odpowiadając na pytanie pana redaktora, chociażby Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa dofinansowywanie budowy dróg, jeżeli mają one jakieś znaczenie strategiczne dla ewentualnych potrzeb obronności, co ma oczywiście pozytywny skutek dla wojska na wypadek w razie W, natomiast tak naprawdę przede wszystkim służyłoby społeczeństwu. Więc takich pomysłów jest kilka, ale no nie chcę zbyt wiele uprzedzać faktów, bo potem już jak będą szczegóły, to nie będziecie Państwo zainteresowani, więc póki co sygnalizuję tylko takie kwestie, a do konkretów będę się odnosił niebawem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.